Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest MotoDziennik w poniedziałek. Serdecznie zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem, a dzisiejsze zaczynamy bardzo tradycyjnie, czyli jak w każdy poniedziałek od okazji tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa 6 aut. Najmniejsze z nich to Kia Picanto, najnowszej generacji. Tych samochodów nie ma jeszcze na drogach prawie w ogóle. A mimo to tę sztukę delikatnie używaną z przebiegiem 3000 km można kupić. I to sporo taniej niż w salonie. Picantny jest sprowadzony, podobno bezwypadkowy, choć niestety bez klimy. Za to z radiem i kontrolą trakcji cena to 23 tysiące zł. Kolejna propozycja jest nieco większa. To Peugeot 207 z benzynowym motorem 1.4. Za 25 zł dostaniemy auto świetnie wyposażone między innymi w klimatyzacji i praktycznie bez przebiegu. Samochód ma niecałe 400 km. Jeśli potrzebne nam coś jeszcze większego, warto spojrzeć na tego oto Fiata Bravo z 2010 roku, sprowadzonego z benzynowym motorem 1.4 Turbo. Przebieg to nieco ponad 7 tysięcy kilometrów, a cena 42 tysiące złotych. Biorąc pod uwagę bogate wyposażenie, to prawie 20 tysięcy taniej niż w salonie, ale na widocznym na zdjęciach Audi A6 można zaoszczędzić nawet 90 tysięcy, choć trzeba się będzie pogodzić z przebiegiem nieco ponad 1,5 kilometrów. Rocznikiem auto kupiono w polskim salonie w roku 2010 i przede wszystkim z faktem, że to stary model, ale za to w fantastycznej wersji z ekstra silnikiem, 3-litrowym turbodieslem, który ma 240 koni. Auto może być nasze za 199 tysięcy złotych. Nieco tańsze jest widoczne na zdjęciach Porsche Boxster. Szczerze mówiąc, to jest ono nawet bardzo tanie. Kosztuje 120 tysięcy złotych i ma 2 lata i 6 tysięcy przebiegu. Samochód został sprowadzony ze Stanów i nie jest bezwypadkowy. Za to ten ogromny, niedostępny w Polsce w kolizji żadnej nie uczestniczył. To Infiniti QX56 z 8-cylindrowym silnikiem V o mocy 350 KONI. Auto jest niemal fabrycznie nowe, ma 5000 przebiegu i kosztuje 200 000 zł. Kolejna porcja ciekawych aut Wiesz jeszcze ciekawszych cenach już za tydzień, a teraz przechodzimy do nowości. Najpierw sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na rynku polskim. Firmę Tata Motors poznaliśmy 3 lata temu za sprawą bardzo doświadczonej w branży motoryzacyjnej spółki Marubeni, która wzięła na siebie trud wprowadzenia do naszego kraju pojazdów tak egzotycznych i co tu się oszukiwać, topornych i mało urodziwych. Przez wspomniane trzy lata, mimo fantastycznych czasem promocji, świetnego wyposażenia w cenie i dobrych warunków gwarancji, firma sprzedała zaledwie 3000 pojazdów i doszła do wniosku, że dalsza działalność jest nieopłacalna. Nie wiemy, ilu z 26 dealerów zostanie z Szyldem Tata, by sprzedane samochody serwisować, ale wiemy, że Hałd poza tym co zostało na placu, kupić już się nie da. Szkoda? Z jednej strony tak, ale naszym zdaniem przynajmniej taki finał można było przewidzieć już dawno. Świadczył o tym choćby brak porządnej strony internetowej z porządnym adresem. Firmę Tata Motors można znaleźć pod Tata Motor. Poza tym my jesteśmy jednak jeszcze zbyt biednym krajem, by kupować badziewie czy rzeczy niesprawdzone, albo takie, które na rynku wtórnym są warte nie więcej niż paczka zapałek. Z kolei firma Jeep świętuje również na polskim rynku 70. urodziny. Niestety nie oznacza to, że rabaty sięgać będą 70 10 albo chociaż 30%, ale jedynie maksymalnie 12%. Ale i tak te sprawdzone w boju i charakterne pojazdy sprzedają się u nas kiepsko. Kompaktowy Kompas kosztuje po rabatach 75 tysięcy z motorem benzynowym i to przyzwoita cena, ale z dieslem 2,2 litra już 110 tysięcy. Przy okazji pod maską Wranglera pojawił się nowy amerykański, tym razem silnik z rodziny Pentastar. Ma on 6 cylindrów w układzie V3 i litra pojemności i 280 koni. W połączeniu z 5-stopniowym automatem auto przyspiesza do setki Stanowczo za szybko, zaledwie w 8 sekund, co musi być nieco przerażające. Takie auto kosztuje 145, a w wersji Unlimited 160 tysięcy złotych. A skoro jesteśmy przy koncernie fiata, to znamy już włoskie co prawda i wyrażone w euro ceny Lanci temy, najtańszą wersję ze 190-konnym dieslem V motori o pojemności 3 litrów i z naprawdę bogatym wyposażeniem, kupimy za 41 tysięcy euro. Porównywalne, ale bardziej prestiżowe BMW 520 diesel kosztuje we Włoszech 43 tysiące euro. A to mimo że Lan Czyli tak naprawdę Chrysler 300 jest większy, nie wróży najlepiej. Zobaczymy, czy firma Fiat będzie chciała na polskim rynku zaistnieć, powalczyć tym samochodem, czy też jak to często się dzieje w wypadku wielkich koncernów, które skupiają wiele różnych marek, ogłosi cenniki i zapomni o sprawie na zawsze. Na tym część informacyjną kończymy. Teraz na koniec dzisiejszego programu zapraszam na spotkanie z Encyklopedią Motoryzacji i literką S. S jak snorkel. Co to jest, bo dziwnie się kojarzy? Tak naprawdę widzimy to w samochodach terenowych dość często. To dodatkowy wlot powietrza wystawiony ponad dach. Dzięki temu auto, nawet przejeżdżając przez głęboką wodę, ma dostęp do czystego powietrza. Snorkel to wyposażenie dodatkowe kosztuje w zależności od marki i modelu, do którego jest przeznaczony od 500 do 2000 zł. Można go zamontować samodzielnie, jednak takie uzbrojenie auta powinno być wykonywane jedynie przez bardziej doświadczonych. Przede wszystkim dlatego, że trzeba zrobić dość dużą dziurę w błotniku i warto, by była Równa. W zamian za to nasze auto nabierze niepowtarzalnego, rasowego wyglądu. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro. Do zobaczenia.